Orleany. W angielskiej wersji Wikipedii znajdą Państwo dzienne daty bitew, bo Francuzi i Anglicy skaczą sobie wtedy do oczu. Nie znajdą Państwo w angielskojęzycznej wersji Wikipedii ani słowa o tym, że w 1429 roku 2/3 koronowanej Europy zjeżdża się w Łódzku nad Stymem na zaproszenie wielkiego księcia Witolda i króla Polski Jagiełły. Przybywają do Łódzka nad Stymem. Proszę przy okazji popatrzeć na wielkość ówczesnego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie było 2,5 razy większe od Królestwa Polskiego. To dzięki tym uniom wkroczyliśmy na te kresy i pozostaliśmy tam na kilkaset lat. I oto w Łódzku nad Stymem, w zamku, którego cyfrowa rekonstrukcja jest w tej chwili na ekranie, spotykają się Wielki Książę Litewski Witold, Król Polski Władysław Jagiełło, Zygmunt Luksemburski, Król Niemiec, Węgier, Czech, Książę Luksemburga, Eryk Pomorski, Władca całej Skandynawii, Król Norwegii, Danii i Szwecji, Wasyl Ślepy, Wielki Książę Moskiewski, von Rustorf, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Rutenberg, Mistrz Irlandzki, Legat Papieski, Wielki Książę Twerski, Wiazański, Książę Odojewski, Książęta Mazowieccy, Legnicy, Brzescy, Pomorscy, Hospodarowie Wołoszczyzny, Hanowie Tatarów Perekopskich i Zawołżańskich, posłowie cesarza bizantyjskiego. Poza Francuzami, Anglikami, którzy skaczą sobie do oku, większość koronowanej Europy jest w Łódzku nad Stymem. A po co, proszę Państwa? A po to, by w tym najznamienitszym gronie zawierać pierwszy paneuropejski sojusz obronny, zakładać pierwociny europejskiego NATO, bo Europa jest zagrożona najazdami tureckimi i tatarskimi. I z inicjatywy polskich i litewskich władców próbuje się tworzyć europejskie NATO. Tylko myśmy o tym zapomnieli. Nikt z naszych władców, nikt z naszych prezydentów i premierów nie kazał wymalować wielkiego obrazu zjazdu monarchów w Łódzku nad Stymem, nie wsadził go do samolotu, nie zawiózł do kwatery Brukseli w NATO, by powiedzieć, to tu, na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, na ziemiach pierwszej Rzeczypospolitej późniejszej, rodziły się podwaliny pod europejski sojusz obronny. A jeśli spytają Państwo w szkołach, w gimnazjach, czy my mówimy o tym wydarzeniu? Nie, my o tym nie wiemy. Kolejna perła w naszym lamusie, którą się nie chwalimy. Na całym świecie każdy zna te trzy słowa. Liberté, égalité, fraternité. Wolność, równość, braterstwo. Słynne hasła wielkiej rewolucji francuskiej. Ale kto wie, że 100 lat z okładem, ponad 100 lat wcześniej, kiedy król Polski godził się z kozakami, zawierał słynną ugodę chadziacką, zapisano w niej dokładnie hasła wielkiej rewolucji francuskiej. Wolni do wolnych, równi do równych i zacni do zacnych powracają. Bo pomiędzy Ukrainą a Rzeczypospolitą następowała zgoda. Nie przetrwała długo. Rosja, carstwo, Rosja zadbała o to, by nie powstała Rzeczypospolita Trojga Narodów. Tak miała wyglądać. Miała się składać z korony Ukrainy i Litwy. Nie powstała wówczas. Egoizmy zwyciężyły. Ale był taki projekt w naszej historii, by powstała nie dwudzielna Unia polsko-litewska, ale Unia trójdzielna z Ukrainą w łącznie. Ten pomysł zrealizował się kilkaset lat później, w 1861 roku, 2 lata przed wybuchem Powstania Styczniowego. Na polach pod Horodłem zebrało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi z ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, z Litwy, z Ukrainy i z Korony. Po co? By odnowić akt Unii Horodelskiej.
I przeczytano wówczas na polach akt, że Unię łączącą Litwę z Polską ponawiamy, ale co ważniejsze, Unię Litwy z Rusią zawieramy, proszę posłuchać, na zasadach zupełnego równouprawnienia wszystkich narodowości i wyznań, łącząc się do wspólnej pracy celem wydźwignięcia ojczyzny naszej z dzisiejszego upadku aż do zupełnej niepodległości. W warunkach rozbioru, nie posiadając państwa polskiego, Polacy byli zdolni zawrzeć Unię Trójdzielną z Rusią, z późniejszą Ukrainą. Czytelnym symbolem tej Unii był wspaniały wiersz i ten herb Rzeczypospolitej. Orzeł na tle czerwonym, ogień na tle błękitnym i ruski archanioł na tle złotym. Czego się uczymy my od 5 lat? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. A guzik z penderką. Naszym herbem najpierw przez kilkaset lat był herb wspólny. Orła i pogoni. Myśmy o pogoni zapomnieli. A od 1861 roku mieliśmy trójdzielny herb Rzeczypospolitej z orłem, pogonią i ruskim archaniołem. Ukraiński poeta Platon Kostecki z Lwowa, piszący po ukraińsku, napisał wiersz Nasza modlitwa. Nie znajdą go państwo w żadnym wyborze polskiej poezji. Wa imię Ojca i Syna to nasza modlitwa, jako Trojica tak jedyna, Polszcza, Ruś i Łytwa. Jedna w Bocha Karalewa, Mołyca za nami, z Częstochowy, Poczajewa i z Nowostrej Bramy. Imię Ojca i Syna to nasza modlitwa. Jak Trójca tak jedna jest Polska, Ruś i Litwa. Jedna u Boga Królowa modli się za nami, z Częstochowy, najświętszego miejsca korony Polski, z Poczajowa, najświętszego miejsca Ukrainy i z nad Ostrej Bramy, najświętszego miejsca Litwy. Dlaczego my tego wiersza nie znamy, nie uczymy się, nie przypominamy? Pod koniec XIX wieku nasze drogi rozeszły się już na zawsze. Litwini chcieli mieć odrębne państwo. Ukraińcy chcieli mieć odrębne państwo. Pobiliśmy się z nimi krwawo o Lwów. Ukraińcy żądali własnego państwa, Litwini to samo. Jeden z ojców litewskiej niepodległości pisał wówczas: za prawdziwych Litwinów uważamy tylko tych, którzy uważają mowy litewskiej. I dalej dodawał: lud litewski jest niczym niezwiązany z Polską. Nasze drogi się rozeszły, jeśli chodzi o drogi państwa. Ale nawet jeśli Ukraińcy chcieli mieć własne państwo i śpiewać własny hymn, Szczene wmerła Ukraina, warto pamiętać, proszę państwa, że były takie czasy, kiedy obok orła mieliśmy herb pogoni Litwy i herb Rusi archanioła. Był taki czas, do I wojny światowej, na wszystkich telegramach, drukach patriotycznych, kartach pocztowych, na dokumentach rządu narodowego powstania styczniowego, wszędzie mają państwo pieczęć z 3 emblematami: orłem, pogonią i ruskim archaniołem. My, proszę państwa, mówimy jak dwie: Polska, Ruś i Litwa, ale gdyby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest to kilkanaście różnych narodowości. Bo oczywiście Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, Tatarzy, których polscy królowie nie skracali o głowę, tylko osadzali jako najwierniejszych obrońców Rzeczypospolitej. Karaimi, Austriacy i Niemcy. Kto wie, że na Wołyniu osiedliło się 100 tysięcy Niemców w XIX wieku. Boleszucy, Huculi, Bojkowie. Można by tę wyliczankę ciągnąć długo, jest ona w tym albumie Świat Kresów zawarta. Można by też inną wyliczankę ułożyć. Wileńska Jerozolima Północy, bo tak nazywano nasze polskie Wilno,
jedną z najważniejszych ośrodków, jeden z najważniejszych ośrodków intelektualnego życia Żydów europejskich. Hasydzi na Podolu, bo ten największy ruch religijny w obrębie judaizmu urodził się na ziemiach pierwszej Rzeczypospolitej, a jego twórcą był Baal Szem Tov, zwany mistrzem dobrego imienia. I czerwony płaszcz Kucuła, i pustoły Poleszuka, o których pisał Kapuściński, i strzelcy siczowi ukraińscy i polskie Orlęta w 1918 roku stanęliśmy naprzeciwko siebie w walkach o Lwów, ale kto pamięta, że w 1916 roku przez 3 lata ramię w ramię pod dowództwem austro-węgierskim walczyliśmy z armią rosyjską w Karpatach, w dolinach. Jedna dolina, w jednej walczyły legiony polskie, w drugiej walczyły legiony ukraińskie. Czesi na Wołyniu, Ormianie we Lwowie i na Pokuciu, Wicinnicy na Niemnie, Łebacy w Borysławiu, Anglik z Kołomyi, Karaimi, Strok, to tylko fragmenty tego kresowego tygla narodów, religii i kultur, które przez kilkaset lat tam funkcjonowały. Dzisiaj na to patrzą wszyscy z własnej perspektywy. Jeśli Żydzi piszą, to piszą tylko o sobie. Więc w monografii jednego tylko miasta kresowego, Lidy, Żydzi piszą o żydowskiej Lidzie, Polacy o polskiej Lidzie, Białorusini o białoruskiej. Trzeba podskoczyć w górę, by spojrzeć z lotu ptaka i opisać te miasta tak, jak one były naprawdę wielokulturowe, wieloreligijne, wielowymiarowe. Kto wie, czy nie najlepiej ujął ten fenomen autor emigracyjny Jerzy Stępowski, który w swoim znakomitym szkicu pisał tak. Cała ogromna część Europy, leżąca między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem, była jedną szachownicą ludu. W wielu miejscach każda wieś, każda grupa społeczna, każdy zawód niemal mówił odmiennym językiem. Mój pisał Jerzy Stępowski ojczyznie średniego Dniestru, bo łączył się nad Dniestrem, ale już za Spruczem, na tych ziemiach, które zajął potem Związek Radziecki. Opodal był Jar Podmakowy, miejsce, w którym w XVII wieku mieściła się forteczka niejakiego pułkownika Jerzego Wołodyjowskiego. Nie Michała, postać historyczna Jerzego Wołodyjowskiego, prawzoru wielkiego rycerza opisanego przez Sienkiewicza. To stąd pochodził Stępowski, który pisał tak. W mojej ojczystej dolinie Średniego Dniestru ziemianie mówili po polsku. No to mamy i dwór kresowy. Dalej pisał włościanie, czyli chłopi, po ukraińsku. To mamy i włościanina z okolic Zaleszczy. Urzędnicy po rosyjsku z odcieniem Odeski. To mamy urzędnika wprawdzie z Wilna, ale urzędnicy rosyjscy do I wojny światowej nosili mundury takie jak wojskowi. Kupcy mówili po żydowsku, zatem i kupiec żydowski dojadący na targ do Kołomyi. Cieśle i stolarze jako Filiponi i starorzędowcy po rosyjsku z odcieniem nowogródzkim, bo były takie sekty na Kresach. Oprócz tego w tej samej okolicy były wsie szlachty zagrodowej mówiącej po polsku, tejże samej szlachty mówiącej po ukraińsku, mamy zatem dworek dziedzica ukraińskiego, wsie mołdawskie mówiące po rumuńsku, cyganie mówili po cygańsku, mamy zatem i cygańskie wesele na Kresach, Turków wprawdzie nie było, ale w Kociniu, po drugiej stronie Dniestru i w Kamieńcu stały jeszcze minarety. To jedyne takie miejsce na całym świecie, proszę Państwa, gdzie fronton katolickiej katedry ozdabia muzułmański minaret. A historia tego jest taka, jak pan Wołodyjowski się wysadził w powietrze, na 30 lat Turcy wkroczyli do Kamieńca Podolskiego, w katedrze urządzili meczet. Ale przed meczetem trzeba postawić minaret, by muezzin wychodził tam co kilka godzin i wzywał wiernych do modłów do Allaha. Kiedy Polacy powrócili, Rzeczypospolita wróciła do Kamieńca, nie zburzono tego minaretu, ale na jego czubku biskup kamieniecki kazał wystawić złotą statuetkę Matki Boskiej, przypominając, że prawowita wiara wróciła do Kamieńca Podolskiego. A skoro jesteśmy przy Kamieńcu Podolskim, to dziw natury, kto nie był, niech jedzie koniecznie. Gdyby to miasto leżało we Włoszech, w
Anglii, Francji czy w Niemczech byłoby perłą architektury pierwszej wojny. Rzeka Selet, która tutaj płynie, dopływa do twierdzy kamienieckiej, tu jest twierdza kamieniecka, zawraca, okala całe miasto, wraca z powrotem i płynie w drugą stronę. Nurt rzeki płynący w obie strony dzieli kilkadziesiąt metrów. Część wody przelewa się górą. Przez tysiąclecia woda wyrzeźbiła naturalny kanion kilkudziesięciometrowy wokół skalistej wyspy. Wyspy całkowicie bezpieczne. Nie trzeba było budować fosy, bo na tej wyspie kamiennej można było zbudować miasto. Od południa, skąd szły napady tatarskie i tureckie, wystawiono wielką twierdzę kamieniecką. I to tutaj wysadzał się pan Wołodyjowski. Ale pokazuję to państwu miasto nie ze względu na jego nieprawdopodobną architekturę i urodę. To miasto zamieszkiwały trzy nacje. Polacy, Rusini, późniejsi Ukraińcy i Ormianie. Więc w mieście były trzy rynki. Polski, ruski, ormiański. Były trzy ratusze. Polski, ruski, ormiański. Trzy rady miejskie, polska, ruska i ormiańska, dopiero oni wszyscy razem stanowili o losach tego miasta. Ale to, proszę państwa, jest charakterystyczne dla Kresów, co tak dobrze zauważył Stemposky, że te wszystkie odcienie narodowości i wyznań znajdowały się w stanie częściowo płynnym. Jak pisał Stemposky, synowie Polaków stawali się nieraz Ukraińcami. Chcą państwo przykładu? Dwaj rodzeni bracia. Hrabia Szeptycki i hrabia Szeptycki. Polak katolik, Ukrainiec grekokatolik. Generał Wojska Polskiego, arcybiskup obrządku grekokatolickiego miasta Lwowa. My nie wspominamy go najlepiej. Mamy pretensje, że nie zapobiegł rzeziom ze strony ukraińskiej. Dwaj rodzeni bracia z tej samej rodziny hrabiowskiej, braci Szeptycy. Dalej pisał Stemposki, synowie Polaków stawali się nieraz Ukraińcami, synowie Niemców i Francuzów Polakami. O kim myślał? O naszym czwartym wieszczu narodowym. Jego ojciec to był rodowity Niemiec z Warmii, z Kępi, z Kępy Tolpickiej. A jego matka pochodziła ze spolszczonej rodziny francuskich arystokratów Longchamp de Berrier. Z tej mieszanki niemiecko-francuskiej wyrósł nam polski wieszcz narodowy. Jeszcze dziwniejsze kombinacje, mawiał mój ojciec, powstawały, jeśli Polak się żeni z Rosjanką, dzieci zwykle są Ukraińcami lub Litwinami. My znamy nazwisko Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. A kto wie, że jego młodszy brat, Stanisław Narutowicz, współtworzył niepodległe państwo litewskie. Kiedy Narutowicz piastował najwyższy urząd pierwszego prezydenta, drugi Narutowicz, jego rodzony brat, ogłaszał niepodległość Litwy kilka lat wcześniej. Był członkiem Litewskiej Rady Narodowej. Pozostał na Litwie do swojej śmierci. Nie mógł przeboleć tego rozdźwięku, jaki nastąpił między Polakami a Litwinami. Dwaj rodzeni bracia ze Żmudzi. Ale jeszcze bardziej charakterystyczny przykład to rodzina Iwanowska. Szlachcic Leonard Iwanowski, kiedy doszedł do wieku dojrzałego, poszukał sobie żony, gdzieś pod Skierniewicami czy pod Kutnem ją spotkał, córkę barona alzackiego. Co wyszło z tego małżeństwa? Czwórka synów. Czwórka synów. Proszę pozwolić sobie ich przedstawić. Najstarszy syn Jerzy Iwanowski, działacz polityczny, bliski współpracownik Piłsudskiego, minister w pierwszym rządzie Rzeczypospolitej w listopadzie 1918 roku, w czasie II wojny światowej na emigracji. Zapomniałem nieco postać, piękny polski patriota, działacz polityczny. Jego młodszy brat, Wacław Iwanowski, wielki działacz białoruskiego ruchu narodowego, współtwórca niepodległej Białorusi. Kiedy Białoruś ogłaszała niepodległość 6 miesięcy przed nami, na wiosnę 1918 roku, myśmy spali jeszcze, w marcu był ministrem w rządzie białoruskim. Potem, kiedy wkroczyli Sowiety, przyjechał do Polski, był wykładowcą na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie na Politechnice Warszawskiej w czasie II wojny światowej rozmawiał z Niemcami, by uzyskać suwerenność, autonomię dla Białorusi. Wielka postać białoruskiego ruchu narodowego. Młodszy brat, trzeci brat, Tadeusz Iwanowski, wybitny litewski biolog i zoolog, wielki twórca litewskiej szkoły biologiczno-zoologicznej. Czwarty brat był adwokatem w Wilnie. Czterech braci, dwóch Polaków, jeden Litwin, jeden Białorusin. Spytacie Państwo, jak to możliwe? Ano było to możliwe, bo jak pisał Stępowski, tajemnica tych dziwnych i zawiłych procesów była bardzo prosta. W tamtych czasach narodowość nie była fatalnością rasową. To nie była pieczątka przybita na całe życie, jesteś Polakiem. Narodowość była dziełem wolnego wyboru. Człowiek sam określał, czy się czuje Niemcem, Polakiem, Żydem, Litwinem czy Ukraińcem. Ale to było możliwe w dużej mierze dlatego, że od dziecka, od przedszkola, od szkoły wychowywało się w wielokulturowym, wielonarodowym społeczeństwie. To jedno z typowych miast kresowych, Stanisławów, Galicji, Małopolsce Wschodniej. Przyjrzyjmy się tylko wieżom widocznym na tym zdjęciu. Na pierwszym planie wieża Sokoła, Polskiej Organizacji Patriotycznej. Pomnik Adama Mickiewicza w Krzaczkach, bo to plac Mickiewicza. Na horyzoncie widoczne wieże Kościoła Farnego. Mamy polski Stanisław. Ale na tym samym zdjęciu, na tym samym placu, po drugiej stronie stoi monumentalna mauretańska synagoga. Mamy żydowski Stanisławów, bo Żydów było w Stanisławowie najwięcej. Zatem korespondencja do Stanisławowa w języku jidysz. Tuż za wieżą synagogi, widać na horyzoncie wieżę kościoła ormiańskiego, bo na Pokuciu w Małopolsce Wschodniej mnóstwo było Ormian. Zatem i mamy Stanisławów Ormiański z pięknym obrazem z tego kościoła, który dzisiaj mogą Państwo podziwiać w Gdańsku. Po przeciwległej stronie placu fronton katedry grekokatolickiej, głównej świątyni Ukraińców mieszkających w Stanisławowie. Pominiemy tę wieżę, bo to wieża ratusza. Z miejsca, gdzie stał fotograf, nie widać wież kościoła ewangelickiego, bo mieszkający w Stanisławowie Niemcy, Austriacy i Czesi są ewangelikami. Jedno miasto, wiele kościołów, wiele wyznań. I tak to wyglądało w prawie każdym miasteczku kresowym. Sięgnijmy do mickiewiczowskiego Nowogródka, miasta urodzenia poety. Mickiewicz urodził się w Pępu, w samym środku miasta Nowogródka. Z tego miejsca było równie blisko do katolickiej Wary, prawosławnych bazylianów, żydowskiej synagogi, i tatarskiego meczetu. Bo mieszkańcami Nowogródka byli Żydzi, Polacy, Białorusini i Tatarzy. Wobec tego w mieście były i cmentarz chrześcijański, i cmentarz tatarski, i cmentarz żydowski. Jest takie wspomnienie uczennicy, która idzie do szkoły rano i opisuje drogi, domy, które mija. Tu mieszkają Tatarzy, tu Białorusini, tu Polacy, tam Żydzi. Każdy dom wymienia z nazwiska, imienia właścicieli tych kamienic. Wszyscy żyją w zgodzie, nikt nikomu nie przeszkadza, jedni wynajmują mieszkania od drugich. A potem przychodzi do szkoły i wspomina swoją szkołę tak. W naszej klasie mamy mozaikę narodowościową. Polacy, Białorusini, Tatarzy i Żydzi. W sobotę, przed wojną nauka trwała 6 dni. Uczyło się także w sobotę. Żydom nie wolno pisać, bo jest szabas święty. Nie wolno pracować. To też moje koleżanki tylko siedzą na lekcjach i nikt nie zmusza ich do łamania praw religijnych. W XXI wieku w Unii Europejskiej rzecz nie do pomyślenia, żeby 5, 10, 15 dzieci w klasie nie uczestniczyło w nauce ze względów religijnych. W Unii Europejskiej, w tym najwyższym osiągnięciu naszym, a to było możliwe w II Rzeczypospolitej. Kiedy mamy lekcje religii, przychodzą ksiądz katolicki, prawosławny duchowny,
rabin i islam, dzielimy się na grupy wyznaniowe w czasie tej lekcji. Na następną przychodzimy już wszyscy razem do swojej klasy. Nikt nie czuje się gorszy czy lepszy. Wszyscy jesteśmy jednakowo traktowani. Bo szkoła była pierwszym miejscem tolerancji. Nie tej zadekretowanej odgórnie, nie tej poprawnej politycznie wymuszanej przez polityków. Prawdziwej. Takiej, która się wykuwa na co dzień. Bo w klasie mieliśmy mozaik. Jak wspomina jeden z polskich pisarzy, potem gimnazjum. To mundurki gimnazjalne sprzed I wojny światowej w Galicji. 7 narodowości w jednej klasie. Polacy, Ukraińcy, 2 Rosjan, kilku Żydów, 3 Czechów, jakiś Węgier się znalazł i jakiś Rum. Między nami, co za odmienne temperamenty, ile skontrastowanych mentalności, między nami tworzył się przeciwny melanż językowy, jakieś skróty zdań, migi, gesty. Oto ze szkoły, w której uczyło się obok ludzi wyznających innego Boga, obchodzących inne święta, mówiących w domu innym językiem, uczyło się tak naprawdę otwarcia i tolerancji dla innych. Ale potrafiły ją także okazać władze Rzeczypospolitej. Wróćmy na chwilę do tego Nowogródka Mickiewiczowskiego. Jest rok 1929, po 100 kilkudziesięciu latach, po ostatnim władcy Polski, Stanisławie Augustie Poniatowskim, do Nowogródka przyjeżdża prezydent Rzeczypospolitej Mościcy, najwyższa postać państwa. Budowana jest dla niego specjalna brama triumfalna. Przyjeżdża prezydent, sznur, szpaler, samochody, oficjele, oficjalne powitanie. Kto wita w Nowogródku dostojnego gościa? Przepraszam? Tatarzy. Nowogródcy Tatarzy. Chlebem i solą. Po staropolsku. I zapraszają, żeby wszedł do ich meczetu, najświętszego dla nich miejsca. Po chwili widzimy prezydenta przed żydowską szkołą podstawową, udekorowaną polskimi narodowymi barwami, bo żydowskie dzieci też chcą powitać pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. Po chwili prezydent wmurowuje kamień węgielny pod budowę białoruskiego gimnazjum, bo Białorusi nie chcą mieć gimnazjum z własnym językiem wykładowym. I to wszystko w ramach jednej wizyty. Myślą państwo przypadek. To Woodstock wtedy, ten, gdzie ten słynny zjazd monarchów się odbywa. Rok 1929, wizyta prezydenta Mościckiego. Prezydent Mościcki w katedrze katolickiej. Po chwili widzimy go wychodzącego z kościoła ewangelickiego. Za chwilę w cerkwi prawosławnej, potem w żydowskiej synagodze, a na koniec przychodzi do Kedesy Karaimskiej. W ciągu jednej wizyty odwiedza świątynię wszystkich wyznań reprezentowanych w tym mieście. Bo taki jest szacunek dla mieszkańców tego miasta. Wyobraźcie sobie to państwo dzisiaj, w roku 2013. Rzecz nie do pomyślenia. Kiedy odbywały się wielkie święta religijne w sanktuariach na Kresach, w katolickich, przychodziły do nich pielgrzymki grekokatolickie, do Kochawiny, jednej z największych miejsc pielgrzymkowych koło Lwowa, ciągnęło w ciągu lata po kilkadziesiąt pielgrzymek grekokatolickich. A do słynnej ławy poczajowskiej, centrum prawosławia, przychodzili w równym stopniu grekokatolicy, jak i katolicy. Kiedy odbywało się święto Jordanu, wielkie święto kościołów wschodnich, obchodzone na początku stycznia, i spotykano się nad rzeką, która miała przypominać słynną rzekę Jordan z Biblii. Wspominał profesor Frykowski, który się urodził w Kołomyi, że wychodziły delegacje z cerkwi grekokatolickich oczywiście, osobna delegacja wychodziła z synagogi, z rabinami, z pary wychodzili księża katoliccy, wszyscy się spotykali nad Jordanem, bo to było tak wielkie święto kościołów wschodnich, że przychodziły na nie delegacje żydowska i katolicka. A żeby ubarwić jeszcze wszystko, to stacjonujący w Kołomyi 49. Pułk Piechoty wysyłał orkiestrę wojskową, żeby przygrywała podczas tej uroczystości.
A oto i ów 49. pułk piechoty, Wigilia. Hałki, szklanki, opłatki, w tych szklankach chyba woda bardziej oblista niż taka bąbelkowa, choinka, orzeł, Mościcki, Piłsudski, Wigilia w polskim pułku piechoty. Gdyby Państwo obrócili to zdjęcie, zobaczyliby Państwo, że data tej Wigilii jest 19 stycznia. Bo to jest Wigilia grekokatolicka. Bo w tym pułku służą huculi, którzy są grekokatolikami. Ale polskie wojsko do 1939 roku, a i nawet w czasie II wojny światowej, umiało uszanować odrębność i wyznania swoich pokolonych. Kiedy przychodził dzień święta żydowskiego, generalicja i dowódcy asystowali w uroczystej wieczerzy odprawianej przez rabina. To ułani 13. pułku ułanów wileńskich, który stacjonował w Nowej Wilejce pod Wilną. W tym pułku służyli polscy Tatarzy. Na znak uznania dla wierności Tatarów w obronie Rzeczypospolitej ta jedna formacja miała prawo używać nie proporczyków ułańskich, ale buńczuków tatarskich. Rzeczypospolita szanowała tradycję polskich Tatarów, a jeźdźcy tatarscy mieli prawo nosić na swoich mundurach półksiężycem gwiazdę. Pikanterii dodaje fakt, że odznaka tego pułku to był krzyż maltański z Matką Boską Ostrogamską. Na polskim mundurze wojskowym oficer w dwudziestoleciu międzywojennym mógł zmieścić Matkę Boską Ostrogamską i symbol islamu, gwiazdę i półksiężyc. Takie rzeczy działy się w Rzeczypospolitej. Może dlatego, że jak wspominał wspaniały klezmer, muzyk z Galicji, Leopold Kozłowski, zwieżność nazw jest czysto przypadkowa. Kozłowski jest jak psów. Kiedy wspominał swoje rodzinne miasteczko Przemyślane na Podolu, mówił o nim tak. Były cudownym sztetnem, gdzie większość była oczywiście żydowska. A różne wyznania żyły w całkowitej zgodzie. Sztetl przyjaźni. Na przykład w Szabas, czyli w sobotę, były zamknięte żydowskie sklepy. Ale były dwa sklepy nieżydowskie. Nie ma lepszego dnia do handlu niż wtedy, kiedy Żydzi świętują. Ale dla uszanowania święta te sklepy też zamykano. Za to w niedzielę żydowskie sklepy były zamknięte, choć mogły być otwarte. To byli sąsiedzi z prawdziwego zdarzenia. Powiedzcie to Państwo dzisiaj właścicielom supermarketu. Uszanowali tradycje religijne Rzeczypospolitej. Jeden z wybitnych polskich socjologów podkreślał wyraźnie, że Polacy z Kresów byli bardziej liberalni, bardziej otwarci na różnice etniczne i wyznaniowe niż ludzie z tej samej sfery i o podobnym wykształceniu na Zachodzie. Tę krótką prezentację poświęconą Tyglowi Narodów, Religii i Kultur chcę zakończyć ulubionym moim cytatem z Andrzeja Kciuka, urodzonego w Drohobyczu. Bardzo serdecznie Państwu polecam przeczytanie jednej cienkiej książki. Nazywa się Atlantyda. Autor Andrzej Kciuk. Nie Kciuk przez K, tylko Kciuk od chcenia. Napisał ją w dalekiej Australii. Wyszła po polsku w Polsce w latach 90. Nie odbiła się szerokim echem. Jest bodaj najpiękniejszą książką o wielokulturowych, wielonarodowych Kresach. Napisaną jędrnym językiem, będziecie Państwo kwiczyć ze śmiechu albo rzec ze śmiechu, czytając jej fragmenty, bo jest napisana świetnie. Nazywa się Atlantyda, a druga jej część, Ziemia Księżycowa, druga opowieść o Wielkim Księstwie Wielkiego Pałaku, ale polecam Państwu Atlantydę. Pisał Kciuk, jak Atlantyda zatonęły wszystkie dzienne i nocne sprawy tego ludu, wielu ludów, połączonych lwowskim zaciąganiem w kilku językach, zaginęli nie tylko ludzie i ich naturalne przypisane im miejsca, ale zapadł się w burzliwe morze ów niepowtarzalny styl życia miasteczek na wschodzie. I dodawał potem Kciuk,
a wszystko to było połączone z niemożliwym już do zanalizowania humorem i serdecznością ludzką najwyższej próby. Tę prezentację kończą widoki z Krzemieńca, miasta słowackiego, w którym w 1/4 jest Ormianinem, gdzie były także 4-3 cmentarze: katolicki, chrześcijański, ukraiński, kozacki i żydowski. Pisał Andrzej Kciuk w Atlantydzie i niech to motto zakończy tę prezentację. Żyjącym Państwu wszystkim daj Boże zdrowie. Umarłym daj pokój i światłość wiekuistą za to, że nas w ten sposób kochali ową ziemię. Polak chciał pokazać jej polskość, Rusi jej ruskość, a Żyd jej żydowskość. I co wyjątkowe, w morzu nienawiści, jaka później nastała, że te rzeczy i sprawy się nie kłóciły, a uzupełniały. To sprawić jest władna tylko czysta miłość. Bo ludzie tam zawsze dzielili się na przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Nieznajomy wszakże naprzód był człowiekiem, zanim jeszcze był Polakiem, czy Ukraińcem, czy Żydem, czy Niemcem. Dziękuję Państwu bardzo. Odsyłam do albumu Świat Kresów, do wystawy Świat Kresów. A jeśli Państwo będą w Warszawie, zapraszam na prezentacje multimedialne, które robimy co miesiąc w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Bardzo serdecznie Państwu za cierpliwość. Dziękuję.